Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Cieszę się, że jesteście i mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. A dzisiejszy filmik będzie luźny, pogadankowy, bo ostatnie doświadczenia popchnęły mnie do tego, aby poruszyć dzisiaj z wami ten temat. I mam nadzieję, że się włączycie i pogadamy sobie na temat wrażliwości i dziecięcej ciekawości. Ciekawi mnie wasz punkt widzenia jako rodziców, pedagogów, ale też osób, które absolutnie nie mają nic związanego z dziećmi, bo myślę, że każdy punkt widzenia jest inny i bardzo ciekawy. Także zachęcam, abyście dołączyli w komentarzach i powiedzieli mi, co myślicie. Ostatnio miałam okazję, przyjemność razem z wytrenowani pojechać do jednego z przedszkoli i porozmawiać z dziećmi na temat niepełnosprawności, różnej niepełnosprawności. I powiem wam szczerze, że miałam ogromną tremę i tak jak robiłam takie lekcje o niepełnosprawności ze starszymi dziećmi, no to jeszcze z tak małymi chyba mi się nie zdarzyło, bo mieliśmy w grupie chyba 4, 5, 6-latki i muszę przyznać, że stres sięgał zenitu, jak dzieci zareagują, czy będą zainteresowane, czy całkowicie odrzucą temat, a wszystko moje najśmielsze oczekiwania przerosło, bo okazało się, że dzieci miały tyle pytań, były tak ciekawe i tak zainteresowane, że ja wcale nie musiałam się jakoś wielce przygotowywać, tylko one kierowały nas w tych minutach z nimi i muszę przyznać, że potwierdziło się to, co ja uważam od bardzo dawna, czyli że dzieci mają mnóstwo pytań, chcą wiedzieć, są zainteresowane innością, ale bardzo często nie dostają odpowiedzi, bo sami dorośli nie potrafią na te pytania odpowiadać, mierzyć się z tymi pytaniami. I bardzo bym chciała, aby takie lekcje, pogadanki były przeprowadzane z dziećmi, z maluchami, ale nie tylko z nimi, ale również z przedszkolankami, z nauczycielami, samymi rodzicami, żeby ci dorośli, którzy mają potem przekazywać wiedzę i uwrażliwiać dzieci na inność, wiedzieli tak naprawdę, co odpowiadać, jak się zachować, jak reagować. Także bardzo ważne są takie spotkania według mnie. Ja bardzo dziękuję tutaj Weronice i Agacie, że dały mi taką możliwość, byśmy pojechały, bo dla mnie to jest kolejny krok, kolejny rozwój w takim bardzo społecznym aspekcie. Ja uwielbiam robić rzeczy dla ludzi, zresztą chyba to wiecie, i gdy ta poprzeczka jest postawiona wyżej, a nie ukrywajmy, że dzieci to jest chyba jedna z najwyżej postawionych poprzeczek, no to człowiek naprawdę się stara, jak wychodzi, a wierzę, że to, ta lekcja wyszła, no to jest ogromne zadowolenie i myślę, że wszyscy byliśmy zachwyceni po tej lekcji. Jak wyglądała taka lekcja? Najpierw pogadaliśmy sobie o różnych niepełnosprawnościach. Był rebus. Rysowaliśmy oko, ucho i wózek. I to były takie symbole trzech najbardziej rozpoznawalnych i widocznych niepełnosprawności, czyli osoby niedosłyszące, niesłyszące, osoby niedowidzące, niewidome i osoby poruszające się na wózkach. Oczywiście tych niepełnosprawności jest znacznie więcej, ale praca z maluchami jednak troszeczkę ogranicza i gdybyśmy nagle zarzucili dzieci dużą ilością wiedzy, no to myślę, że
odwrotny efekt by to wszystko przyniosło. Gdy dzieci zgadły, co oznaczają poszczególne symbole, to zaczęliśmy rozmawiać o niepełnosprawnościach. Na przykład o tym, że jak widzimy osobę niewidomą, która jest z psem przewodnikiem, to nie powinniśmy zaczepiać tych psów, bo one w tym momencie pomagają osobie niewidomej, skupiają się na tym i nie można rozpraszać psa. I powiem wam, że widziałam to skupienie i tą ciekawość dzieci. Oczywiście te wszystkie zagadnienia były bardzo uproszczone i pokazane tak, żeby dziecko było zainteresowane. A na końcu, kiedy przeszliśmy przez te niepełnosprawności, no to chyba coś, z czego dzieci były najbardziej zadowolone, czyli takie uwrażliwienie dotyczące wózka i mojej niepełnosprawności. No i właśnie w tej części dzieci mogły poznać mój wózek, pokazałam różne opcje, każdy mógł wcisnąć guzik klaksonu, no i to był hit, przyznaję, każdy chciał i jak ktoś tego nie zrobił, to dawał znać, że ja jeszcze, to było przesłodkie i dzieci mogły zobaczyć, że ten wózek to nie jest nic dziwnego, strasznego, że to jest coś, co mi pomaga w takim codziennym funkcjonowaniu i ja widziałam, że ta lekcja była dla dzieci ważna. Myślę, że nie tylko dla dzieci, ale również dla przedszkolanek, które znały te dzieci, wiedziały, czego się spodziewać. Bardzo się cieszę, że mogłam dotrzeć do tych dzieci i pokazać im, że inność, niepełnosprawność nie jest czymś złym, czymś, czego trzeba się bać, obawiać. I warto pytać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością życzą sobie pytań i są takie osoby, które nie przepracowały w sobie tematu niepełnosprawności, tego jak wyglądają, co im dolega i każde pytanie, każde zwrócenie uwagi na to po prostu boli, dotyka. I ja to absolutnie rozumiem i nie oczekuję, żeby teraz każdy chciał wszystkim dookoła odpowiadać o swojej niepełnosprawności, bo chyba nie o to chodzi. Ważne jest to, żeby znalazła się chociaż taka grupa osób, które otwarcie chcą dzieciom i nie tylko mówić o tym, że niepełnosprawność to jest coś, co jest w naszym życiu, ale oprócz tego, że jesteśmy osobami z niepełnosprawnością, to jesteśmy też normalnymi ludźmi, którzy chcą się cieszyć, być szczęśliwi, kochać, spełniać marzenia, funkcjonować w przestrzeni publicznej. I warto o tym głośno mówić, nie tylko tym małym, ale również tym dużym. No i teraz pytanie do was, moi drodzy. Jak reagujecie, gdy wasze dziecko pyta o niepełnosprawność, o kogoś, kogo widzicie, a jest osobą z niepełnosprawnością? Jak reagujecie wy, dorośli, jeżeli jesteście nauczycielami czy wychowawcami w przedszkolu, to czy prowadzicie takie pogadanki z dziećmi? Jak sobie radzicie z trudnymi pytaniami na temat inności? Jestem bardzo ciekawa waszych doświadczeń i tego, jak wy sobie radzicie z dziecięcą ciekawością. No i ogólnie, co myślicie o takich lekcjach? A jeżeli chcielibyście, aby w waszej szkole, przedszkolu pojawiła się taka osoba z niepełnosprawnością, na przykład ja, to koniecznie napiszcie do mnie maila aniunarysorach@gmail.com. Myślę, że jest to do zrobienia, abyśmy się pojawili w takiej szkole czy przedszkolu i pogadali z dziećmi na temat niepełnosprawności. Wierzę, że takie spotkania są bardzo potrzebne i warto w nie inwestować czas, zaangażowanie, no i chęci. Wiem, że warto, zwłaszcza po tym ostatnim spotkaniu, to było coś niesamowitego i
Mam nadzieję, że teraz dzieci nie będą się bały pytać i że będą dostawały odpowiedzi od nas, dorosłych. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że włączycie się w tą całą dyskusję, bo jestem ogromnie ciekawa Waszej opinii. No i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw kciuka do góry. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku, a widzimy się w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Pozdrawiam. Pa, pa.